Tematem dzisiejszego odcinka jest wymiana kotła ekogroszkowego na kocioł paletowy. I przede mną stoi Paweł. Witaj Cię, Pawle. Witam. Pawle, powiedz mi proszę, jaka jest przyczyna, że w nowym budynku, w którym tu stoimy, wymieniłeś kocioł ekogroszkowy na peletowy. I powiedz przy okazji, jaki masz budynek i kiedy była poprzednia instalacja poprzedniego urządzenia? Poprzednią instalację miałem na ekogroszek 3 lata temu. Wymieniłem z tego powodu, bo zableczka pękała, no i jest brudno. Syfiarstwo. No ja to jest nowy dom i... Nowy dom, ale powiedz, jak bardzo nowy, bo to jest taki, wiecie, no powiedz, lata budowy. W 2017 zaczynałem budować. No i poprzednio, 2 lata temu podjąłeś decyzję montażu kotła na ekogroszek. Tak, podjąłem decyzję na ekogroszek. Nasłuchałem się od sąsiadów, że jest lepszy, ekonomiczny, ale potem jak zobaczyłem koszewę u taty, no to podjąłem decyzję i zamontowałem na pelet, zmieniłem. Ja myślę, że trudną decyzją było wymienienie 2-letniego kotła na nowy kocioł, no tyle kasy do wydania, to na pewno nie było łatwo. No nie było łatwo, ale podjąłem decyzję i zdecydowałem się i wziąłem na pelet. Jedną z lepszych firm, Koszczewę, polecam wszystkim, jak tam ktoś chce obejrzeć filmy oglądać, No Limits Energy na YouTube, dziękujemy. Czy czegoś się dowiedzieć. Tak, nagrywałem te filmiki, mam nadzieję, że Wam się przydaje, więc przy okazji tego, to jakiś komentarz osoba wrzućcie, to my wtedy wiemy, co chcecie oglądać i staramy się tak nagrywać te filmiki, żeby się Wam przydały w Waszych problemach. A powiedz jeszcze, wracając do tematu tego budynku, to czyli jaki metraż, jakie mamy tu formy do ogrzewania? Ja mam 90 metrów, mam ogrzewanie mieszane, podłogowe i grzejniki. Jest ocieplony stropianem grafitowym 15 cm. I strop tak samo jest ocieplony stropianem 10 i jeszcze wełna położona. A powiedz mi, nie miałeś problemu z wysterowaniem tego kotła na ekogroszek? Bo wiesz, on były problemy właśnie. Budynek dużo nie potrzebuje mocy, a nie, kotło ekogroszkowe nie lubią na małej mocy pracować, nie? Były właśnie problemy, zawsze było 26 stopni, 27, no nie trzeba tego właśnie ustawić. Minimum. Właśnie nie dało w nocy się spać, musiałem okna otwierać. Czyli z jednej strony tanie ogrzewanie, bo ekogroszek był pewnie tańszy w pewnym momencie. Tak. No nie mówimy oczywiście o tych wariacjach z zeszłego roku, ale na połowa z tego w okno, za okno. Za okno, ma się połowa za okno. No, to masakra, nie? No bałagan, no zobaczcie teraz, nie? Jak tutaj mamy pięknie wykończone mieszkanie. W środku, wejdziemy do środka. Paweł, proszę prowadź po swojej kotłowni. Zobaczcie, no nie wiem, czy wiecie, jak się czyści baranka. Ma tutaj pięknego baranka, co nie jeden w salonie ma i teraz popioły, pyły z ekogroszku na baranku, no to jest dramat, żeby to oczyścić. Ty w ogóle musiałeś to oczyścić, bo to całkiem nieźle wygląda. Czyli na szczęście tak się nie zabrudziło. No właśnie, tak się jeszcze nie zabrudziło na szczęście. No to kurczę, fuksik, bo ci powiem, ja chodzę po różnych kotłowniach, no to utrzymać czystość nie jest łatwo. No to miałeś na pewno sporo roboty. Ale jak ty sobie z tym radzisz, jeżeli ciebie nie ma? Bo przecież ty jesteś wyjazdowy, pracujesz za granicą. No, pracuję właśnie za granicą. No to właśnie tam trochę mi pomagają. Tam te przyjeżdża tam szwagier, nieraz mi pomoże. Tu przyjedzie, tam zobaczy wszystko, dopilnuje. A jaką temperaturę pilnowałeś, żeby była na czas twojej nieobecności? No bo jak są duże mrozy, to musiałeś to grzać. Ale pewnie w pewnym momencie wyłączałeś ogrzewanie, tak? Tak, no w pewnym momencie jak było już na plusie, to wtedy już wyłączałem. No bo to po męczarnia już w ogóle to wszystko tutaj stawało w diabły, a 26 stopni w ciepłe dni, no to bez sensu, nie? No i właśnie problem jeszcze był z tym popiołem, bo nie ma gdzie właśnie tego. A tu od peletu mogę rozsypać po działce, bo jest sam pył tylko. Tak. No kiedyś się wyrzucało na przysłowiową drogę, no ale teraz... Teraz już nie można właśnie. Nie wiem, czy każdy wie, ale popioły z ekogroszku są toksyczne i są uznawane do, że powinno się je dawać, nawet trzeba je dawać do utylizacji, a utylizacja popiołu z ekogroszku, no to jest kosztowna sprawa, więc wiadomo, że nikt tego nie robi, to gdzieś tam się wyrzuca, gdzie kto może. No bo to na to już w ogóle, myślę, że środków by nie starczyło. No ale dobra, to jesteśmy tutaj w tym rozwiązaniu, gdzie jesteśmy, czyli powiedz proszę, opowiedz, jakie mamy rozwiązanie. Czy ja mam mówić o tym, jak wygląda kotłownia z Czech, jak to robiliśmy, czy masz tą wiedzę techniczną, żeby troszkę powiedzieć? No właśnie, tak, wiedzy technicznej nie mam To ja dopowiadam. Mamy kociołek w układzie zamkniętym, poprzednio był w układzie otwartym, więc zrobiliśmy naczynie przeponowe. Naczynie przeponowe widzimy tam z tyłu. Jak naczynie przeponowe, no to wiadomo, że wedle polskich przepisów mamy schładzacz do BV1 do zabezpieczenia kotła przed ewentualnym zagotowaniem kotła. Zawór ciśnieniowy, wiadomo, do tego musi być przyłącze kominowe, ładnie osilikowane. Tutaj naprawdę wszystko ładnie wykończone, więc myślę, że tutaj przyczepić się
do tego jak najbardziej nie można, a regulacja na budynek mamy w dwojaki sposób. Pierwszą podstawową regulacją temperatury jest zamknięcie. To jest dosyć mało miejsca, więc musiałem odejść z boku. Proszę uwagi, że mamy zawór czterodrogowy z siłownikiem, pompę ochrony powrotu kotła i pompę na zasilaniu. To rozwiązanie daje nam taką możliwość, że wszystko co idzie na instalację grzewczą możemy regulować temperaturowo, jaka ma być ciepła, jaka ma być temperatura idąca na cały układ i z całego układu ta temperatura jeszcze jest podmieszana na podłogówkę. A na podłogówce, to jeszcze nie będę otwierał, mamy tam układ podłogowy i w układzie podłogowym na zaworze RTL-a jest podmieszana jeszcze na niższą temperaturę podłogówka. No i oczywiście druga pompa do ogrzewania indywidualnej regulacji na bojlerze. Bojler akurat został z poprzedniej instalacji, no wiecie, dwuletni bojler, no to tu nie było co wymieniać. Dużym problemem, co się tu okazało, co początkowo o tym nie rozmawialiśmy, opowiedz sobie, co było, no bo tutaj się pojawiło urządzenie. Zwiększasz wodę. Opowiedz historię, co się zadziało w trakcie montażu. Woda właśnie, jest twarda woda i właśnie hydraulik polecił zwiększasz wody. Tak. No, bo się okazało, że jak to wszystko otworzyliśmy, że rury są zakamieniane, zamulone. No nie mamy chyba nagrania z tego jakichś dni, bo chłopacy nie zrobili, ale no po prostu to wymagało oczyszczenia. Czyli pętla po pętli, kaloryfer po kaloryferze, wszystko co się dało zostało wypłukane. No to, to warto jeszcze będzie powtórzyć, bo instalacja była mocno zawalona, więc wszystkie te elementy, no szczególnie martwię się o podłogówkę. No podłogówkę, no co tam wpadło w te cienkie rurki, no niestety, no płukanie, wiecie, no pomoże, ale czy to wszystko załatwiło, nie wiem. Tego na środku tego nie zobaczymy. Więc to czas najbliższy pokaże, czy to ładnie chodzi. No a zmiękczasz do tego po to, żeby ten cały syf z filtrem wstępnym, który tam na dole jest, no po to, żeby tutaj ratować się przed tą wodą, która jest, co się okazuje, z wodociągu, bo ja bym się spodziewał, że z własnego ujęcia wody woda słabsza mogłaby być, ale no z wodociągów, no to kurczę bym się nie spodziewał. No i to, co tutaj już było przedtem, czyli rura doprowadzająca świeże powietrze do pomieszczenia, no to oczywiście jest. Tutaj Paweł zrobiłeś to samodzielnie, jeśli dobrze pamiętam, tak? Tak, samodzielnie. To jeszcze z poprzedniej instalacji zostało, no i tutaj to nie wymaga żadnych zmian, ładnie powietrze tam dochodzi. Trochę tych zakrętasów trochę wyszło, ale jak najbardziej ten zestaw funkcjonuje. Urządzenie zostało tu już odpalone przed weekendem, parę dni temu. Tak, przed weekendem. To pokażę może tylko, bo model wszyscy znacie, ale no pokażę tylko jak to wygląda dla tych, którzy może są na początku drogi z wymianą kotła. Tak to się tutaj wygląda. Tyle urządzenie spaliło przez tam ostatnie kilka dni. Spaliło też trochę tego peletu, na pewno więcej dlatego, bo nie mieliśmy podłączonych regulatorów. Było takie szybkie odpalenie bez tutaj regulacji temperaturowej, więc tego popiołu paletu pewnie też się sporo żarło na pewno. No dzisiaj oczywiście wszystko jest wyłączone, no bo jak włączyliśmy regulator pokojowy, czujniki temperatury, bojlera i tak dalej, czego nie było, no to wszystko się od razu wyłączyło, bo w budynku jest chyba 26 stopni. 26 stopni. No to oczywiście dużo za dużo, 26 stopni to miałeś poprzednio i było za dużo, no. Więc wymiana na nowe źródło raczej byłoby kuszające, byś miał to samo, nie? Co teraz zapiszczało? Zapiszczało otwarcie czujnik kręcowy drzwi, więc to co polecamy, urządzenie w trakcie otwarcia, gdyby dziecko chciało otworzyć, to w tym momencie staje, wyłącza się, nie, nawet za bardzo nie można otworzyć, bo to z tą rurą wpada pelet, więc już trzeba, to już blokuje przed otwarciem drzwi, ale pomijając to, po otwarciu drzwi, po kilku sekundach jest komunikat, że drzwi zostały otwarte i z tym się pyta, czy został wyczyszczony popielnik, bo po dłuższym otwarciu drzwi sugeruje się to, że właściciel otworzył urządzenie po to, żeby to ten kocioł oczyścił. Jeżeli nie oczyścił, no to wtedy dotykamy, tutaj tylko potwierdzam, że zostało otwarte i on się zaraz od razu pyta, czy urządzenie zostało wyczyszczone i jeżeli zostanie wyczyszczone drzwi, to się przyklika, że drzwi zostały, że kocioł został wyczyszczony i on liczy od nowa poziom paliwa w zasobniku. Poziom popiołu w popielniku, przepraszam. Ja już jest późna godzina, więc ja już tam troszkę też zmęczony jestem, może to pokażę, czy to będzie gdzieś tu widać. Zapopielenie popielnika 52%. Są już tutaj zapopielone, więc to wymaga w ogóle doczyszczenia. Tak. Ja bym Cię Paweł poprosił, że potem jak się tutaj rozstaniemy, zanim włączysz to urządzenie, no to może do oczyszczenia ten kocioł. Chyba, że chcesz zrobić go przy mnie w trakcie tego nagrania. A to później zrobię.
Nie chcesz się teraz bawić? Nie, teraz nie. A chciałbym, w ogóle robiłeś to kiedyś? Tak, robiłem kiedyś u taty właśnie. No. No. No bo nie mówiliśmy chyba o tym, no tak z grubsza. No, Paweł ma tutaj niedaleko stąd, rodzice Pawła mają ten sam kocioł, więc zna to urządzenie już dwu czy trzyletnie, Tak, trzyletnie. Więc też było łatwiej podjąć decyzję, no bo ma tam u rodziców, wszystko jest fajnie, tam chodzi, tylko przeglądzik raz w roku i nic się więcej nie dzieje. Oczywiście zasypanie kotła i oczyszczenie z popiołów naturalnie też trzeba zrobić, ale to więc jakby to samo, nie ma co reklamować, urządzenie jest sprawdzone tutaj u taty, więc dlatego też ten model został wybrany. To już był jakiś czas temu wyłączony, więc mogę zdjąć, ale normalnie jest to gorące, więc też pokażę, jak palnik naturalnie się oczyszcza po pracy. Czyli ta płyta dolna się porusza i ona cofając się do tyłu i wracając z powrotem, oczyszcza się z pozostałości po paleniu i wszystko naturalnie spada do środka. No, do wyczyszczenia wyciągamy pylniki i możemy wyciągając, oczyszczamy kocioł z popiołu. Więc wyciągając tak naprawdę już te rurki, te zawirowe bacze, ja to sobie zrobię takie coś na chwilę, żeby można było drzwi otworzyć w pełni. I otwierając, wyciągając te zawirowe bacze, to oczyszczamy tak naprawdę kocioł z popiołów. I tu już zobaczcie, już tego popiołu za wiele nie zostaje. I tak naprawdę wszystkie, już tutaj Pawłowi trochę przy okazji posprzątam, przy okazji ci powrócę. Nie wiem co, nie wiem jak to ci teraz, tak to wykonałem. W zestawie są też do czyszczenia, też nie każdy nie pokazywałem, ale też pokażę teraz, bo masz ładnie na zawieszce, są zestaw do czyszczenia, czyli można z garniaczem, wiesz co, ja i tak to wyczyszczę, jak ty nie chcesz, to ja ci to wyczyszczę, dobra, mogę? Dobra. Nie obrazisz się? Zobaczcie, no bo czyszczenie tego kotła jest naprawdę dosyć komfortowe, korzystając z dobrego popiołu, dobrego paletu, to ten popiołek jest taki sypki, fajny, jak ja tego za mocno nie wrzucam, jakby tego, że ten szybko nie robi bardzo, to nie fruwa tego popiołu mi tego bardzo dużo. Nawet tak na szybko, gdybym chciał, zobaczcie, tylko to oczyścić, a to tak zawsze polecam zrobić bardziej dokładnie, ale nawet tak na szybko, jakbyś miał, wiesz co, kiedyś chciał kupić odkurzacz, takie są albo te popioły, to tego nie ma, ale jakbyś się chciał mniej bawić, to odkurzaczem byś chciał takie drobiazgi wyciągnąć, to naprawdę fajnie to wychodzi. No i z grubsza to wyczyściłem. Palnik sam się oczyszcza i takie nawet z grubsze oczyszczenie załatwia sprawę. Zobaczcie, tego popiołu jest. Tutaj spaliłeś, to zasobnik spaliłeś? Nie jest cały zasobnik. No to tak, był przedtem cały zasypany, tak? Tak, cały zasypany. No to teraz go zasypałeś na nowo? No. Okej, okay, no bo jest palnik może pełny. A na jakim pelecie palisz? Mako pelet, premium. No to jest taka lokalna firma tutaj w okolicy, która produkuje palet, więc jeśli chodzi o czyszczenie kotła, ja tak naprawdę już mam wyczyszczone w trakcie tego filmiku. Ja oczywiście trzymając jedną rękę zajętą tutaj telefonem, więc to jest zawsze trochę trudniej, ale ja w tym tempie, co teraz oglądamy ten filmik, tak naprawdę w większości wyczyszczyłem kocioł. Tak naprawdę jeszcze wyciągnięcie tych wszystkich zawirowych warstw, które są po drodze. Nie chcę wyciągać, bo tutaj sypie się trochę na ziemię, nie chcę mu robić bałaganu, ale takie wyciągnięcie załatwia sprawę do czyszczenia. No i palnik sam się czyści. I oczywiście, gdyby coś się przykleiło, no to w zestawie jest też szczoteczka kostrzewy. Paweł teraz ją gdzieś schował, nie będziemy go teraz... A nawet nie ma. Wszystko już ładnie poukładane, aż miło patrzeć. W domu ma porządek, w kotłowni również ma porządek, więc taki zestaw wychodzi. Gdyby coś się przykleiło na palniku, no to dosłownie machnąć szczotką do środka, czy coś zdrapać. Bardzo łatwe czyszczenie, więc to... Nie wymaga żadnego udziału. Teraz zobaczcie, grzebie w tym wszystkim i czy ja się ubrudziłem. No to myślę, że to do brudu czy do sadzy to jest daleko, to nie jest jakiś taki bardzo brudny czy śmierdzący popiół. Więc jak najbardziej polecam to rozwiązanie. Jak będziecie domykali te drzwiczki, to pamiętajcie o tym, szczególnie przy nowym kotle, że nie wymaga tego bardzo mocnego dociskania. Tu jest taka dosyć sprężysta ten sznur i chodzi o to, żeby... Jak się dociska, to tu jest kręcówka. Ja trzeba docisnąć tak, żeby ta kręcówka dołapała. Jak będziemy od początku dociskać go na maksa, to ten sznur się szybciej zagniecie. Więc na samym początku, jak jest nowy kocioł, lekko go możemy docisnąć na tyle, żeby kręcówkę domknęło. No gdyby doszło do jakiegoś tam wydymiania, żeby pojawiło trochę dymu, no to nawet się dociągnie, ale nie ma co tego sznura od razu tak zgniatać na samym początku. No i teraz to, co początkowo mówiłem, po otwarciu drzwiczek on wiedział, że było otwarte, jeżeli ten proces otwarte drzwiczki były dłuższy czas, to on się zapytał, czy został wyczyszczony popielnik. No i ja go przyjmijmy, że wyczyściłem, no nie było to super jakby takie czyste, no takie dokładne czyszczenie, ale widzisz,
to został wyczyszczony. I ja teraz przyjmuję, że go wyczyściłem, to go potwierdzam dzióbkiem i on się przeliczy jeszcze raz, żeby będzie teraz, jak się wejdzie w menu, informacje, to on mi pokazuje zapełnienie popielnika 0%. Gdybym tego popiołu nie wyczyścił, nie wyciągnął, to robicie oczywiście krzyżykiem, że nie i informujemy go, że nie został wyczyszczony. Więc to jest bardzo fajna rzecz. Moglibyśmy przejść do tego regulatora pokojowego? Tak. Dobra, no to jeszcze pójdziemy do regulatora pokojowego, bo Paweł w związku z tym, że jest wyjazdowy, to chciał mieć pełen zdalny dostęp do tego, co się dzieje w domu. Więc wybrał rozwiązanie z dodatkowym, opcjonalnym, dokupionym regulatorem pokojowym bezprzewodowym. Czyli pamiętajcie o tym, że regulator bezprzewodowy ma również konieczność kabla z zasilaczem. On jest w zestawie od producenta, no on tu musi być, więc bezprzewodowe jest transmisja danych, ale przewodowe jest zasilanie. O tym pamiętajcie. No i na co my tu mamy? Mamy aktualnie 24,8 odczytana w domu, 22 jest zadana, więc dlatego, że nie było regulatora, przebiło te 2 stopnie. Regulator dopiero dzisiaj zamontowaliśmy, więc on już dopiero jak spadnie pół stopnia poniżej 22 stopni, dopiero wtedy się włączy. Tu się pojawi taki płomyczek i się odpali. Tutaj jest słoneczko, możemy na to wejść, to są programy. Masz program dzienny włączony, jakbyś chciał na przykład harmonogramem włączyć harmonogram, to jak się ustawi tryb dzienny, nocy, że ma być w nocy cieplej czy chłodniej, czy w ciągu dnia cieplej czy chłodniej, to tutaj w harmonogramie można to wyregulować. Tutaj mamy regulację, na drugim ekranie mamy temperaturę, jaka jest temperatura w bojlerze i ona znowu jest przebita, bo nie było czujnika bojlera. Było tylko na szybko przez naszego hydraulika włączona, tylko na krótko, żeby było, to w ogóle nawet z grzałki było chyba, nie? No, z grzałki. Z grzałki było grzane, no. Więc teraz wszystko już jest podłączone, już, no, już jest tak być powinno pod sterownik kotła i dlatego te przegrzania są normalnie. Kilka stopni powyżej ustawionej temperatury powinno być, bo to się zdarza i to jest normalne, ale nie 53, czyli to jest 8 stopni. Mniej więcej, no to już jest trochę za dużo. No i kolejny, trzeci ekran, to jest ekran, na którym widzimy temperaturę, jak jest na kotle, temperatura zadana i co się dzieje, czy w tym momencie jest w postoju. I wchodząc z menu możemy wejść w informacje kotła, czyli tutaj zobaczyć siłę sygnału, jakie są podłączone podzespoły, tryby pracy, czy harmonogram dzienny, nocny i tak dalej, nastawy temperatury, jak ma się zachować w ciągu dnia, w nocy i temperatura antyzamrożeniowa. I tutaj mamy ustawienie, w jakich godzinach, jakie mają być temperatury. No i tutaj Paweł ma ustawione, że od godziny to mniej więcej 4 godziny do godziny 6 ma podbicie temperaturowe, potem może być mniejsza temperatura i potem znowu od 16 do godziny, tak sobie tu początkowo ustawił, pewnie będzie się tam sobie to zmieniał, do 20. Dalej sobie to funkcjonuje na wyższej temperaturze. Tutaj potem pracuję na niższej. Teraz gdzie jest wyższa, gdzie jest niższa, to wrócę do tego, żebyście zrozumieli. Wyższa jest tam, gdzie w nastawach jest dzienna. To jest wyższa, czyli tam, gdzie słupek był wysoki, tam jest dzienna, tam jest 22 stopnie. Tam, gdzie był słupek niższy, to nocna. Czyli tam, gdzie było te od 4 do 6, jeśli dobrze pamiętam, no to od 4 do 6 jest 22 stopnie i dopiero jak spadnie na 21,5, to dobija do 22, a potem spadało na tą niższą, czyli tą nocną, jakby się to nazywa nocną, tylko tam, gdzie czyli te 20 i wracamy do tego harmonogramu. I tutaj, tu gdzie jest ta niższa, to nie ma, że nie jest grzane, tylko jest grzane niższą temperaturą. Tu grzejemy 22 i minus pół stopnia, a tutaj 20 i minus pół stopnia. No zgodnie z temu nastawą temperaturową. Potwierdzamy dzióbkiem, albo można wejść tutaj w te kwadraciki i wybrać do którego nastaw. Bo może być tak, że w poniedziałek, wtorek macie inaczej, pracujecie, chcecie inaczej temperatury, a na przykład w weekendy inaczej. Więc to można sobie zaplanować na każdego dnia osobno. I mi się to bardzo podoba, więc to bardzo chętnie, bardzo często polecam to rozwiązanie, bo daje to bardzo fajny komfort dla użytkownika. Ustawienie nastaw, histereza. To jest histereza, czyli o pół stopnia ma temperatura spaść, żeby dalej się włączył regulator. Jak ktoś chce mieć większe przerwy, może sobie zwiększyć. Jeżeli pół stopnia mu za dużo, może zmniejszyć. Standardowo nastawa jest na pół stopnia. Czyli z 20 na przykład stopni spadnie na 20, z 22 na 21,5 i znowu dobije. Więc tak to działa. Korekta temperatury. Gdybyście mieli jakiś inny regulator pokojowy, to w innym regulatorze pokojowym możecie na przykład by tu wisiał tutaj. To jest temperatura? No, tylko jest. Pokazuje w środku. W środku pomieszczeniu, no, tak? 24. Masz 24,8 i zobacz. I teraz możemy zrobić tak, że ten pokazuje ile? 24,8. Jest idealnie. Gdyby było inaczej, to korektą temperatury moglibyśmy doregulować. To już sobie doregulowywałeś, czy on po prostu już tak się akurat trafił?
Nie, już tak trafił. No to bo gdyby było tak, że ten regulator jest inaczej, a zależy Ci na tym, żeby tak pokazywał jak ten, to właśnie w tej nastawie korekty temperatury, w korekcie temperatury mógłbyś sobie doregulować, na przykład pół stopnia byłaby różnica, to mógłbyś sobie to doregulować do innego regulatora. Też bardzo fajna funkcja. Myślę, że to z takich najważniejszych już tutaj przejdziemy dalej. Można wejść do kotła i znowu z trybu lato na tryb zimę. I większość tych funkcji, które są, ustawienia na przykład zasobnika CWU, temperatura zadaną, histereza zasobnika, wszystko można włączyć. Dezynfekcję zasobnika CWU, bakterii legionelli, no to tutaj można zrobić. Ustawienie bojlera, tryb lato, zima, w ogóle włącz, wyłącz kocioł. I co jest fajne, że Paweł też tu wziął do tego moduł internetowy. A w module internetowym jest możliwość regulacji wieloma funkcjami, które tutaj kocioł szczytał. Kocioł szczytał regulator pokojowy, kocioł szczytał, wrócimy do kotłowni, szczytał temperaturę bojlera, temperaturę kotła, temperaturę mieszacza i te wszystkie rzeczy może wyświetlić na platformie internetowej, darmowej platformie Econet24, tylko trzeba kupić moduł rozszerzeniowy. I ten moduł rozszerzeniowy działa i po Wi-Fi, i po kablu sieciowym. Jakby ktoś miał jakiś tutaj, ma tutaj te dwie wersje do wyboru. I to, co on szczyta, to wszystko, to co kocioł będzie miał, to wszystko wyślę na moduł, na aplikację internetową. I jeżeli ktoś potrzebuje dużych funkcji czy historii pracy urządzenia, to pamiętajcie o tym, że... On tu ma otwarte drzwi, zobacz. Pamiętajcie o tym, że... gdzieś były niedomknięte drzwi, to docisnąłem i zniknął ten komunikat. Jeżeli ktoś potrzebuje historii danych, to jak wejdziesz przez przeglądarkę na Econet24, czyli nie przez aplikację, a przez przeglądarkę, masz dużo więcej funkcji. Jeżeli chcesz się pobawić, zobaczyć historię, jak ona się odpalał, jeżeli ktoś lubi się bawić, no to na pewno przez przeglądarkę tych nastaw jest znacznie więcej, a jeżeli nawet gdyby coś tam mu się coś pochrzaniło, że tak powiem, z nastawami, to my zdalnie, jak ktoś mi poda hasło i login, to my możemy te zdalnie również za zgodą użytkownika, właściciela, możemy również wejść i pomóc w jakichś nastawach. To też pamiętaj o tym, że gdyby taka sytuacja miała miejsce, no to zawsze zdalnie coś tam można podglądnąć, jakbyś tam dzwonił. Tylko dlatego mówię, żeby najlepiej nie robić jakichś takich haseł jak do banku, bo jak robisz jakieś takie trudne swoje hasło, no to żebyś nie podawał nikomu tutaj z nas, bo nie o to chodzi, tylko żeby takie hasło było takie tylko do tego urządzenia, nie? Okay, no to w takim razie bardzo Ci, Paweł, dziękuję, że mogliśmy tutaj wykonać dla Ciebie tę inwestycję, że chciałeś w tym filmiku tutaj ze mną uczestniczyć. Cieszę się, bo wiem, że podglądasz nasze filmiki i jesteś naszym tutaj, zerkasz na te nasze materiały, więc bardzo Ci za to dziękuję i do następnego. Do następnego, do przeglądu. Do następnego przeglądu. Ja Ci jeszcze chciałem tutaj podziękować naszym widzom, zaprosić do subskrypcji, zaprosić do komentowania. Tak jak na samym początku powiedziałem, dajcie informacje, co potrzebujecie, jakie informacje, to my będziemy wiedzieli, co nagrać, to coś takiego, co Wam się przyda, bo też nie wiemy, jakie są oczekiwania wedle Was. Więc pozdrawiam Was serdecznie. Łukasz Wolski, No Limits Energy, Ośrodek Bydgoszcza.